Naprawdę coś niesamowitego. Pierwsze w życiu widzę taki silnik. I to, co mnie najbardziej interesuje, to to, czy wtedy te wszystkie elementy, pokrywy, wałki, głowica zostały stworzone celowo do tego silnika, czy może zostały z czegoś zaadaptowane. Rozbiorę, to będę wiedział więcej, już się nie mogę doczekać. Dobrze, że Patryk pozwolił rozebrać ten silnik. Oczywiście go muszę spróbować uruchomić. Ciekawe, czy on kiedykolwiek chodził, do tego jeszcze nie wiemy. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wałek na środku, z boku zawory ssące i wydechowe i koniki, którymi otwierane są zawory. Zobaczmy, czy tu nie ma jakichś napisów, bo z zewnątrz nic nie było, oglądałem ten silnik już. Tutaj też nic nie ma, czyli wygląda to na nisko seryjną produkcję. Ale zobaczmy dalej. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Potężny gaźnik, dwugardzielowy. Każdy cylinder ma swoją gardziel i jest osobno obsługiwane. Dwulitrowe silniki w tamtych czasach na dwóch takich gaźnikach osiągały moc około 130 koni, a te gaźniki najczęściej lądowały we włoskiej motoryzacji Fiat Alfa Lancia. Jeszcze jedna rzecz. Prosty wlot powietrza, żadnych zakrętów. I zobaczcie, od razu tutaj wylot. Tu jest wydech i też ma sporą średnicę. Także myślę, że konstruktorom chodziło tutaj o to, żeby maluch miał dużo większą moc. Ale koniec gadania, zrzucamy pasek rozrządu i ściągamy wszystko po kolei, żeby zobaczyć, co tam się w środku kryje, bo to jest najciekawsze. Oryginalny silnik malucha miał rozrząd na łańcuchu. Tu jest na pasku. Pokaż, kotku, co masz w środku. To jest najciekawsze tutaj. Na początku Patrykowi trochę nie wierzyłem, że to było specjalnie zrobione do tego silnika i zacząłem szukać w sieci jakichś na przykład głowic motocyklowych z lat 60. 70. Że jednak może coś do tego silnika zostało dopasowane. Ale z każdą śrubką wydaje mi się, że jednak zostało to celowo dla tego silnika maluszka stworzone. A to nie jest proste tak naprawdę. Zrobić taką głowicę na nowo, odpowiednio ją przeliczyć, później zrobić formę, odlać ją z aluminium. Ktoś się musiał sporo namęczyć. Aha. Czyli to w ten sposób, taka plastrowa konstrukcja, słuchajcie, czyli ten dekiel służy tylko jako mocowanie wałka, no i popychaczy zaworów. Dobra. Czyli głowica jest piętro niżej. Ciekawe, jakie kryje w sobie rozwiązania. Całość otoczona jest jeszcze specyficznym kołnierzem z blachy. Ale się tu podziało? Zobaczcie, cylindry wyglądają bardzo podobnie jak w oryginalnym maluchu. Jedna dobra wiadomość, na pewno jest blok seryjny. Zobaczcie, tutaj są cztery zaślepki. Tymi otworami szły do góry, do głowicy popychacze, a wałek, uwaga, wałek rozrządu był tutaj, w tym miejscu. I tutaj był rozrząd. Co nam daje rozrząd u góry? Wałek u góry. Przede wszystkim większą precyzję, a co za tym idzie? Większą moc, mniejsze spalanie, kulturę pracy. I tak można wymieniać.